Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny program Telewizji Imperium, Bliżej Boga. Dzisiaj może nie będzie żadnej rozmowy, żadnej dyskusji, bo właściwie, kiedy stajemy wobec tajemnicy Bożych Narodzin, każde ludzkie słowo, no właściwie nie ma już żadnego znaczenia. Słowo stało się ciałem. To czytamy u świętego Jana w Ewangelii i to jest jakby wypełnienie tego wszystkiego, co Pan Bóg chciał na ten temat powiedzieć. Chrystus narodził się, stał się człowiekiem, jednym z nas i od tej pory jest z nami już na zawsze. Zapraszam serdecznie do spotkania z dziećmi. To one spróbują nam przybliżyć właśnie tą tajemnicę. To one kolejny raz chyba najlepiej to zrobią, bo potrafią rzeczywiście powiedzieć swoim językiem, potrafią tak to przedstawić, że my wtedy dorośli szczególnie wiemy już wszystko. Gorąco serdecznie zapraszam. Była tylko jedna taka noc w dziejach świata. Spróbujmy teraz zaglądnąć w nią przez szybę naszej wyobraźni. Podobnie jak robią to dzieci, przyciskając nos do zmarzniętego okna. Niech nasz serdeczny oddech wytopi na chwilę przejście między naszą i tamtą rzeczywistością. Usłyszeli ciej królowie, monarchowie wieść. Nad Betlejem gwiazda schodzi, władca świata się narodził. Trzeba z tronu zejść, trzeba z tronu zejść. O hej, o hej, królowie trzej, władca świata się narodził. Pojechali trzej królowie na wielbłądach trzech, gdzie ten pałac władcy świata, tron wysoki i komnata, gdzie to wszystko jest, gdzie to wszystko jest. O hej, królowie trzej, gdzie ten pałac, gdzie komnata, gdzie to jest? O hej, królowie trzej, gdzie ten pałac, gdzie komnata, gdzie to jest? Więc idziecie za gwiazdą? Za gwiazdą, Herodzie. Ona nas prowadzi już od wielu miesięcy. Prowadzi, no tak. A tak w ogóle, to gdzie ją można zobaczyć? Przecież to ta, która świeci nad pałacowym ogrodem, tam na południu. Aha. Nie widzisz jej, królu Herodzie? No co też, naturalnie, że widzę. Nie widzisz. Zostawmy to. W końcu nie gwiazda jest tutaj najważniejsza. Ważne jest to, po co idziecie. O, tak, tak. Idziemy się pokłonić Panu Panów. Królowi królów, światu świata i złożyć dary. Doprawdy niewielkie, wprost symboliczne. Mirrę, kadzidło i złoto. To niezwykłe. Dary dla Boga i człowieka jednocześnie. Jednocześnie. Bo narodził się nam Mesjasz, zgodnie z zapowiedziami proroków. Musisz być, królu, bardzo szczęśliwym, wiedząc, że wydarzyło się to na twojej ziemi, podczas twego panowania. O, tak, tak. Gwiazda coraz jaśniejsza. To pora już nam ruszać w drogę. No, ja nie mogę, bo obowiązki mam różne, ale w najbliższym czasie oczywiście, że i ja pójdę i oddam pokłon małemu królowi. Zostanę może i poczekam na wasz powrót i relacje, bo mam nadzieję, że nie odmówicie kolejnego spotkania. O hej, o hej,
Banda głupców. Niewątpliwie, jaśnie panie. Jacyś magowie, królowie bez królestw i żeby mnie tak zdenerwować? Jaśnie pan zbyt wrażliwy. Przyjechali, pojechali i po wszystkim. Głupiś. Tak jest, jaśnie panie. Potwierdzili to przeklęte proroctwo o pojawieniu się nowego króla, rozumiesz? Takie tam nawiedzone gadanie. Nie, nie, tego nie można lekceważyć. Mieli szybkie wielbłądy. Nie nimi się martwię. A, rozumiem, dziecko. Ale co też takie maleństwo może... Dzieci dorastają, głupcze, ale temu się nie uda. Wierzę. Co za noc. Pojedziesz za królami. Za królami. Właśnie. Wyprzedzisz ich i rozeznasz się, jak się ma cała rzecz. I żebyś mi nie wracał bez sensownej wiadomości, co do miejsca narodzin tego dziecka. Rozumiesz? Tak. To ruszaj, na co jeszcze czekasz? Późno już chyba, ciemno i zimno. Taki nasz los, że zawsze ciemno i zimno. A Herodowi ciepło. No, to król przecież, królom zawsze ciepło. Dziwna jakaś ta noc. Noc jak noc, czemu niby dziwna? Ciemność jakby zgęstniała, nie uważasz? Czy ja wiem? Gwiazd prawie nie ma. No, może i mniej, ale żeby tak całkiem nie było, to nie. Ty, jakbyś był dobrą kolację zjadł, to by ci i jaśniej, i cieplej zaraz się zrobiło. A skąd ja niby mam dobrą kolację zjeść? Ja już nawet nie wiem, jak taka wygląda. Nie narzekaj. Dobrze, że chociaż to jest. Ano dobrze. Byleby tylko spokój powrócił. Ten ruch mnie niepokoi. Przepędzić owiec ulicą nie można. Tylu ludzi się nas chodziło. Jak przyszli, tak i pójdą. Betlejem to nie Jerozolima, żeby chcieli tu zostać. Załatwią swoje sprawy i pójdą. Czego by tu mieli więcej szukać? Widziałeś to, co ja? A widziałeś coś? Tym razem to chyba poważniejsza sprawa. Oślepiło mnie całkiem. I jakby coś słyszę. Granie jakieś, czy co? Lecą drodze nad szczytami gór. Tam przystaną, gdzie jest szałas i pasterze śpią. Drogę wskaże gwiazda biała z betlejemskich stron. Hej pasterze, wstańcie już, wstańcie już, wstańcie już. W żłobie leży Boży Syn. Jadą trzej królowie, Bogu oddać cześć. Dziś narodził się Zbawiciel i obudził świat. W małej stajni Bóg nas wita w narodzenia czas. Hej pasterze, wstańcie już. Przecież to nie może być prawda, żeby tak, no, ni z tego, ni z owego, jakiś cud. I to gdzie? W szopie? Widziałeś coś kiedyś ciekawego w szopie?
przestań już. Przez to twoje gadanie coś ważnego nam ucieknie. A niech tam. Idę i już, bo coś wielkiego przegapią i będą żałować. Ech, no to i ja idę. W końcu ciebie ktoś musi pilnować. Pan się wam narodził. Słyszałeś? Słyszałem. Że co? Że kolejny pan nad nami. Cesarze, królowie, namiestnicy, prokuratorzy. Cała rzesza władców. A człowiek tylko jeden i tych parę owiec. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Przestań gadać i chodź już. Musimy wybadać, co się tam w Betlejem stało. Ja se myślę, że szczęśliwa ta nowina. My Bożego ujrzymy syna. Nie czekajmy już do rana. Idźmy szybko witać Pana. Się. Nie lękajcie się. Oto jest czas, który dał wam Pan. Czas światła po wiekach panowania mroku. Wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, przed Tobą czoła schylamy w pokorze. Ja, Twój sługa niegodny, w tej złocistej czarze królowi królów złoto ofiaruję w darze. Niebem i ziemią coś nieogarnione, w postaci dziecka coś Bogu tajone. Boga uznaję w maleńkiej osobie i wonne kadzidło składam dzisiaj Tobie. Przyjm, dziecino droga, z mej niegodnej ręki, gorzką mirrę w ofierze na znak Twojej męki. Tyś jest Syn Boga najprawdziwszy, przyszedłeś na świat, by odkupić winy. Ty także podejdź. Nie, ja nie. Ja jestem tutaj z całkiem innego powodu. Mówię ci, podejdź. Już podchodzę. No przepuśćcie mnie ludzie przecież, bo muszę podejść. Widzisz to dziecko? Widzę, panie. Jest wspaniałe. Wiedz, że w nim jedyna twoja nadzieja. A także całego ludu i twego pana. No, on akurat to raczej, no nie wiem.
A jednak tak. I powiedz mu o tym. Ale co właściwie? Zapyta, kim jest dziecko? Kim jest? Co czujesz teraz? Spokój. Jakąś taką radość? Co jeszcze? No nie wiem, no jakby miłość? I to jest odpowiedź. Stoisz przed miłością, człowieku. Przed miłością? To znaczy? Przepuść mi, Panie, przepuść. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Przecież Herod nigdy nie zrozumie, że ten nowy król, który się narodził, to miłość, która stała się ciałem, i nie uwierzy, że nie o jego królestwo mu chodzi, ale o zbawienie wszystkich ludzi. Myślałeś, że to kolejny ekonom, a tu masz, jaka radość, Zbawiciel Mesjasz. A czy ja muszę mieć zawsze rację? Bóg wam zapłaci, trzej królowie, i wam, mili pastuszkowie, za to, żeście tu przybyli, dary Panu złożyli. Mędrcy świata złość okrutna dzieciem prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisy knuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Zabić wszystkich chłopców do 2 lat, co do jednego. Nie rób tego, Panie, nie rób. Nie będziesz mnie pouczał, błaźnie. Wśród nich jest także twój synek, Panie. Powiedziałem wszystkich. Muszę mieć pewność, że nikt nie zagrozi mojemu panowaniu. Muszę mieć pewność. To małe dziecko nie zagraża twemu panowaniu. Ono przynosi miłość i spokój. Jego królestwo to królestwo miłości. On będzie panował w sercach tych, którzy go przyjmą. Jego imię poniosą aż na krańce świata i wszystkie ludy ujrzą jego zbawienie. Wykonać rozkaz. Nic nie zrozumiał. Zamknął swoje serce na miłość. Każdy z nas, tak jak mędrcy ze wschodu, może przynieść Jezusowi swoje dary, które mu powiedzą: Jezu, wierzę w Ciebie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Cię. A On będzie wiedział, że w Niego wierzymy, ufamy Mu i kochamy Go, kiedy będziemy spotykać się z Nim na modlitwie, kiedy będziemy słuchać Jego słowa, kiedy wyciągniemy rękę do potrzebujących i pomożemy nieść misjonarzom Ewangelię na cały świat, aby miłość wypełniła każde ludzkie serce. Thank you.
Pana.